Zaczęło się od tego, że chyba obsługiwałem wszystkich dyplomatów, lekarzy, profesorów. Urzędników. Potem do tego doszły role charakterystyczne, niekoniecznie męskie. Nawet fantastyczne. Margines społeczny. Upadli magistrowie. Alkoholicy. No, jakiś taki przedział. Znaczy, to spektrum się cały czas poszerza, bo kiedyś musiałem zrobić takie podsumowanie tych różnych ról, epizodów, większych, mniejszych ról. Wyszło mi, no przypuszczam, że teraz jest gdzieś około 90. Wie pan, w każdej transzy jest jakaś taka postać, która akurat mi bardzo leży, czy sprawia mi jakąś większą satysfakcję. Nie wiem, bardzo lubiłem postać fryzjera Kobielaka. Tak, urzędnika, był taki jeszcze inspektor BHP, bezpieczeństwo i higiena pracy, tylko nie wiem, czy tak się to tu tłumaczyło. Znaczy, jak powiadam, że w każdym rzucie, w każdej transzy, którą robimy, jest jakaś postać, która mnie gdzieś tam lekko zapładnia i przynosi mi satysfakcję. Czasami się mnie pytają, czy ja w teatrze chciałbym zagrać jakąś postać. I zawsze ja na to odpowiadam, że nie mam takiej postaci, którą chciałbym zagrać. Może akurat w propozycjach, które dostaję, są takie, które bardziej mi leżą i te, które niespecjalnie mnie interesują. Natomiast jest w tej przygodzie mojej zawodowej jakiś taki fajny aspekt, że dostaję do zagrania coś, w czym na przykład się nie widzę, albo nie wyobrażałem się wcześniej. I jak to robię, to wtedy jest jakaś zabawa. No. Zabawa, mówię, w sensie szczególnie tu w Kiepskich, bo ja to traktuję trochę jak zabawę. I taką możliwość aktorzenia sobie trochę. Nie ma już takich takich seriali, czy takich teatrów, które się robi, w których by się grało tak grubą, w moim przypadku, kreską, ponieważ zawsze wykonuję jakieś postaci niezwykle charakterystyczne i groteskowe. O jakiejś kolorowości zdarzenia. Znaczy, to, co mi dają Kiepscy w moim życiu zawodowym, oczywiście, no to jest właśnie ten kolor, bo ja gdyby uczestniczę na wielu poziomach życia teatralnego, kulturalnego, nie wiem jak to nazwać, telewizyjnego, filmowego, natomiast Kiepscy dają mi kolor, to znaczy coś takiego, czego normalnie się nie używa, takich środków wyrazu, których aktor nie używa normalnie, bo one są przerysowane, bo są za duże, bo są absurdalne. A to wszystko w tym serialu się mieści. I tak jak powiedziałem, że można sobie poaktorzyć, to znaczy tutaj jak człowiek chodzi z garbem albo kuleje, to nie jest już najprostsze rozwiązanie jakieś tandetne, tylko ono czasami ma tutaj walor.